nowym sezonie na pozycji środkowego zagrają w Cerat Czernych Michał Ostrowski i Alen Pajęk. Ale na tym nie kończy się lista życzeń radomskiego klubu. Prezes Wojciech Stępień zapowiedział już, że wkrótce klub pozyska kolejnych środkowych. Tymczasem Indyk Pol AZS Olsztyn oficjalnie ogłosił zatrudnienie Wojciecha Żelińskiego, a PGS Krabbeł Chatów poinformowała o zaangażowaniu Norberta Hubera.